Cześć, bardzo cieszy mnie wasza aktywność, jaką wykazaliście pod pierwszym odcinkiem Historii Pewnej Piosenki. Dzięki wielkie za komentarze. Ja jestem Sharpi, a w drugim odcinku Historii Pewnej Piosenki opowiemy o słynnym polskim bluesowym standardzie Kiedy byłem małym chłopcem zespołu Breakout, czy tam też Tadeusza Nalepy. To jest początek przygody z muzyką bluesową w Polsce dla wielu Polaków. Początkujący gitarzyści na tym utworze uczą się zastosowania skali pentatonicznej, a jeszcze inni odbierają sam tekst jako skrócone przedstawienie naturalnego rozwoju umysłowego. Brzmi to dosyć uczenie, ale cóż. I choć całość jest mocno oszczędna w słowach, ma swoją historię. Autorem tekstu jest urodzony w 1932 roku poeta Bogdan Loebl. Poeta był związany artystycznie z Tadeuszem Nalepą i najpierw zespołem Blackout, a potem Breakout. Bogdan Loebl często wspominał, że nie lubi swoich tekstów, zarówno wierszy zawartych w tomikach, jak i tych zaśpiewanych. Przyznaje, że czasem dziwi się, że to on coś takiego napisał. Nie inaczej jest z Kiedy byłem małym chłopcem. Jak powiedział w jednym z wywiadów autor, o tym to już w ogóle nie mogę myśleć. Ten tekst nie ma ani słowa poezji. Piosenka powstała z okazji narodzin syna poety. Można ją odbierać jako wychowawczą, choć cyniczną. Przecież wynika z niej, że młodość ma być pełna ideałów, a dorosłość ma obfitować w mnożenie zer na rachunku bankowym. Oczywiście zamysł autora był przewrotny i w żadnym wypadku nie namawiał do takiego spełnienia życia. Jednocześnie przebojowość utworu zabiła w końcu znajomość Loebla z Nalepą. O co poszło? No jak to o co? Jak nie wiadomo o co, no to chodzi o pieniądze, oczywiście. Poeta zdradził, że jakoś w latach 90. piosenka mogła zostać wykorzystana w reklamie żyletek, jeżeli oboje wyrażą na to zgodę. Nalepa miał namawiać Loebla, by wyraził zgodę, kusząc go tantiemami. Udało mu się, ale i udało mu się go przechytrzyć. Poeta otrzymał tantiem, jednak przysługiwała mu także należność z tytułu licencji autorskiej. O tym już dowiedział się dawno po fakcie. Koniec końców okazało się, że i tę opłatę agencja reklamowa uiściła, tyle że panu Nalepie, na jego słowo, że podzieli się 50-50 z Loeblem. Bluesman zwiał z pieniędzmi, a kiedy wreszcie poeta raczył się o nie upomnieć, ten go wykpił i nie dał ani grosza. Tak znajomość Loebla i Nalepy zakończyła się na zawsze. Cóż, głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Wygląda na to, że Nalepa wziął sobie słowa przeboju głęboko do serca. No i to na tyle. Dzisiaj również opowiedziałem o znanej dosyć piosence, aczkolwiek myślę, że historia sama w sobie i ogólnie co z tą historią się potem działo, jak to się skończyło, jak to zadziałało na znajomość Nalepy z Loeblem, to tam akurat może nie wszystkim było znane. No cóż. Jeżeli macie jakiś pomysł, jeżeli macie jakąś piosenkę, o której chcecie, abym odpowiedział, abym czegoś poszukał do niej, jeżeli oczywiście się to da znaleźć, no to śmiało piszcie w komentarzach, zastanowię się, pomyślimy, może coś się uda nagrać. Oczywiście zachęcam do łapkowania, zostawiania komentarzy i subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Gorąco zachęcam, takich materiałów będzie więcej. Tymczasem ja się z wami żegnam, mówił do was Sharpi, do zobaczenia, cześć.